kochani, ja jestem Fiorpia i witam was w Szybkiej Pii, czyli w krótkich poradnikach, w których łatwo i rzetelnie tłumaczę wam różne rzeczy, a dzisiaj pokażę wam i razem ze mną ustawimy wszyscy to, żeby mieć więcej niż 8 simów w rodzinie. Zapraszam do oglądanka. Cium, 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 szybko pija, szybko pija! Szybka pija! Ja się witam z wami z odpalonej gierki i bardzo was proszę, żebyśmy od tego zaczęli. Najpierw sobie odpalamy Simsy i wchodzimy w opcje. Mam nadzieję, że łapki w górę zostawione, bo teraz będziemy właśnie działać i potrzebuję, żebyście byli maksymalnie skupieni. Jesteśmy w opcjach gry. Wchodzimy sobie w zakładkę inne. I tutaj mamy dwie najważniejsze opcje, dzięki którym te mody w ogóle nam działają, więc trzeba sobie je zaznaczyć, jedna i druga. Jest to opcja włącz zawartość zmodyfikowaną i mody oraz modyfikacje ze skryptami włączone. Obie opcje kliknięte, no to zapisujemy. Teraz musimy wyjść z gierki. Wychodzimy z gierki dlatego, że będziemy pobierali właśnie moda, przenosimy się na przeglądarkę, a i tak byśmy musieli zresetować grę, jak już go zainstalujemy i umieścimy w potrzebnym nam folderze. Ja was teraz witam z przeglądarki, każdy odpala swoją, ja akurat korzystam z Opery i to co musimy zrobić to po prostu wpisać nazwę moda w Google, czyli MC Command Center. Ja już wcześniej go wyszukiwałam, więc od razu miałam podpowiedź, wy zapewne też będziecie mieli. I wchodzimy sobie na oficjalną stronę tego moda, czyli pierwszy link z góry i uwaga, przenosi nam na stronę, w której możemy go pobrać. Jesteśmy na stronce i wystarczy, że klikniemy sobie na pierwszą zakładkę, dzięki której będziemy mogli sobie pobrać naszego moda. I ja oczywiście linka do tej strony umieszczam wam w opisie, żebyście nie musieli szukać niepotrzebnie. Wszyscy wchodzimy na tą stronę, jesteśmy na niej razem i wystarczy, że klikniemy sobie najnowszą aktualizację moda, czyli zawsze pierwszy z góry i uwaga, pobieramy. Każda z przeglądarek ma taki fajny skrót, gdzie możemy od razu przejść do pobranego pliku. U mnie jest to akurat w górnym prawym rogu. Klikam sobie folder, żeby od razu po prostu się tutaj znaleźć i go nie szukać. I tu mamy naszego moda. Co musimy teraz zrobić? Musimy go tylko wypakować do naszego folderu Electronic Arts. Bardzo łatwo go znaleźć. Wystarczy, że w lewym dolnym rogu wpiszecie sobie wyszukiwarkę Windowsa Electronic Arts i od razu mamy ten potrzebny nam folder, do którego będziemy tutaj wypakowywali nasze mody. Jednak jeśli nie chcecie używać tej przeglądarki albo nie możecie znaleźć, to odpalacie sobie mój komputer, potem dokumenty i Electronic Arts. Każdy, kto ma Simsys Origina powinien mieć ten folder właśnie w tym miejscu. Klikamy sobie w nasz folder i mamy The Sims 4. Wchodzimy i te wszystkie foldery, pliki nas nie interesują. Potrzebny nam tylko folder mods, w którym mamy mody. I to co robimy, to po prostu wracamy sobie do folderu, w którym mieliśmy pobrany ten mod. Wchodzimy w niego i uwaga, uwaga, przeciągamy te pliki tutaj. To wszystko, one w ten sposób zostały wypakowane, nie musimy klikać tam wypakuj tutaj i tak dalej, ale jeżeli chcecie być dokładni, to oczywiście możecie w ten sposób zrobić, ja po prostu przeciągam, bo tak jest najłatwiej. No i koniec, w ten sposób mamy już zainstalowanego moda i wchodzimy sobie teraz w Simsy, żeby po prostu ustawić w grze, żebyśmy mogli mieć więcej niż 8 simów. Zapraszam do gierki. Simsy nam się właśnie odpaliły i pierwsze co zobaczymy po uruchomieniu nich, to będzie taka informacja, że właśnie zainstalował nam się mod. O, właśnie o tym mówiłam. To znaczy, że wszystko jest w porządku i mod nam działa. Mod działa, ale nadal nie mamy ustawionego, żebyśmy mogli mieć więcej niż 8 simów w rodzinie, bo to trzeba ustawić ręcznie. Na potrzeby tego ustawienia wchodzę sobie w pierwszą lepszą rodzinkę u mnie w zapisach i po prostu będziemy ustawiali teraz w komputerze simowym, żebyśmy mogli mieć więcej niż 8 simów. Więc po prostu odpalamy sobie obojętnie jaką rodzinkę, nawet nie musi być nasza rodzinka, możemy jakąkolwiek i musimy znaleźć komputer. I jak już znajdziemy komputer, klikamy na ten komputer pierwszym przyciskiem od myszki, tak jakbyśmy chcieli, żeby sim coś na nim wykonał i mamy ikonkę MC Command Center. Właśnie tym musimy się zająć. Wchodzimy w nią i odpalamy sobie pierwszą opcję, czyli
opcję MCCC. I co dalej? Szukamy teraz zakładki opcje rozgrywki, która jest trzecia od końca. Klikamy na opcję rozgrywki i potem maksymalna wielkość rodziny. Jest to opcja szósta. Klikamy sobie na maksymalną wielkość rodziny i tutaj już wszystko mamy. Możemy wyczytać z dokładnego opisu, że obecnie mamy ustawioną wielkość rodziny na 8 simów i możemy zwiększyć ją maksymalnie do 25. Więc klikniemy sobie to maksimum, klikamy OK, zapisujemy i uwaga, jest. Już jest, ale zacznie działać jak zresetujemy grę. W takich przypadkach zawsze to tak działa, że trzeba sobie simsy zresetować, więc pamiętajcie, że jak resetujemy, to najpierw zapisujemy i dopiero, wiecie, wychodzimy, żeby wszystko nam się zapisało. Witam ponownie po drugim restarcie gierki. Jesteśmy z powrotem w naszej rodzinie i w tym momencie możemy mieć więcej niż 8 simów. Najważniejsza sprawa, wiele osób o tym zapomina i w tym momencie zupełnie tego nie czai i się poddaje, dlatego że jeżeli będziemy chcieli w trybie tworzenia simów dodać tych 8, to gra nas ograniczy. Trzeba pamiętać, że gierka, całe Simsy, tak jakby nie są do tego przystosowane, żebyśmy mieli więcej niż 8, więc jak będziemy chcieli przeprowadzić naszą wielką 25-simową rodzinę, to się nie da. Będziemy mogli to robić po 8 simów, ale da się. Właśnie o to tutaj chodzi, że my w tym momencie używamy tak jakby takich bocznych dźwiczek i właśnie idzie pierwsza simka na przyjęcie upiorne, które stworzyłam specjalnie, żeby pododawać tych simów i możemy ją dodać do naszej rodziny. Jak to zrobić? Po prostu klikamy sobie Shift i równocześnie pierwszy przycisk od myszki, dzięki czemu odpala się specjalny panel i klikamy opcję dodaj do rodziny. Robimy w ten sposób, dopóki nam się sloty nie zapełnią lub tak długo, ile chcemy mieć simów w rodzinie. Jeśli jakimś cudem nie wyświetla wam się ta opcja dodaj do rodziny, to równie dobrze możecie nadzwyczajnie w świecie sobie wpisać kodik testing cheats true, dzięki czemu tą opcję będziecie mogli uruchomić z tym shiftem i pierwszym od myszki, bo właśnie o to tutaj chodzi. My sobie dodajemy wszystkich simów, którzy przychodzą do nas na przyjęcie i po prostu możemy to robić, nawet jakichś tam randomowych simów pododawać, zbierać jakichś simów z ulicy, no o, pana pizzę. Możemy po prostu dodać każdego, kogo widzimy fizycznie, bo tutaj o to chodzi. Jak widzicie, mamy już ponad 8 simów i trochę nam się tutaj zmienił wygląd tego naszego panelu rodziny na dole, bo on się pomniejszył. No dobra, i teraz pewnie wiele osób ma takie what the fuck, po co mi obcy simowie, jak ja chciałam mieć w mojej rodzinie simów, których sam stworzyłem, simów z jakiejś innej konkretnej rodziny. Można to zrobić, ale znowu musimy użyć tak jakby bocznej furtki, która jest mega prosta i logiczna. Jest w ogóle na to wiele sposobów, ale ja wam pokazuję taki najłatwiejszy, nieskomplikowany, żeby każdy mógł zaczaić. Co musimy zrobić, żeby mieć w naszej rodzinie simów, których sami sobie stworzymy, wybranych przez nas? Wystarczy, że simów, których chcemy dodać do naszej rodziny, wprowadzimy na jakąś parcelę, do której będziemy mogli podróżować. Ja nie mam jakichś konkretnych simów, których chciałabym dodać, więc po prostu wprowadzę sobie jakąś randomową rodzinę z galerii. Jestem właśnie w galerii i wybieram pierwszą lepszą rodzinkę, którą chcę po prostu umieścić na tej parceli. Łączę z obecną rodziną, która tu mieszka, zawsze więcej osób. No i po prostu odwiedzimy sobie tą parcelę jakimkolwiek simem z naszej rodziny, żeby fizycznie spotkać innych simów i żeby fizycznie móc ich dodać do naszej rodziny, bo o to chodzi, żeby dodać kogoś do naszej rodziny, musimy po prostu go widzieć, żeby kliknąć na niego myszką, o to tutaj chodzi. I jak widzicie, ta rodzina, którą tu dodaliśmy do galerii, właśnie się pojawiła i widzimy ją tutaj dokładnie. Klikamy sobie na każdego sima po kolei i na zwyczajnym świecie dodajemy go do rodziny. To samo dotyczy zwierząt, możemy w ten sposób zwierzęta dodawać. I jak widzicie, zrobił się nam tutaj taki podwójny rząd. Każdy następny sim będzie tak jakby spychany wyżej, więc o to, czy się tutaj zmieszczą, nie musimy się martwić, bo zmieszczą się. Po prostu z takich szczegółów to nie będą się nam wyświetlali na przykład w miniaturce naszej rodziny, ale wszystko inne będzie normalnie, tak jakbyśmy mieli taką jedną wielką rodzinę. Jak widzicie, możemy dodawać sobie simów aż do 25. Obecnie mamy 20 simów i
dodawanie kolejnych wcale nie jest takie trudne, zwłaszcza jeżeli wykorzystacie ten trik, w którym przeprowadzamy simów, których chcemy dodać obok, a potem odwiedzamy i po prostu klikając dodajemy ich do naszej rodziny. No dobra, kochani, bardzo szybko oraz łatwo wam wytłumaczyłam. Jest to mega naprawdę łatwy sposób, żeby to zrobić. Wielu osobom wydaje się, że to jest mega trudne, ale no nie jest. Jest tak łatwe jak zostawienie łapki w górę pod tym filmem, jak wam się spodobał i przydał. Mam nadzieję, że wszystko robiliście razem ze mną i że wam się udało. Jakby ktoś miał jakieś problemy po drodze, to zapraszam do filmu, w którym mówię, jak instalować mody, i tamten film jest poświęcony cały właśnie temu, jak zainstalować mody. Oraz zapraszam was do zostawiania komentarzy, w których będę oczywiście wam podpowiadać i mówić i odpowiadać na wasze pytania, żebyście sobie poradzili z tym. Ja już dziękuję bardzo za oglądanie. Jak wam się spodobało, to wiecie, co robić. Pamiętajcie, łapce w górę, żeby więcej osób zobaczyło ten film, i zapraszam was na streamki oraz inne filmy. Hejka!